Witam bardzo serdecznie wszystkich tu obecnych w gościnnych progach Grudziąckiego Centrum Kultury Teatr i zapraszam na wspólne, radosne przeżywanie naszego złotego jubileuszu. Dostojni goście, drodzy rodzice, szanowni pedagodzy i kochani uczniowie, przed nami trochę historii, trochę dnia dzisiejszego, wszystko przepełnione wspomnieniami. Szanowni Państwo, tegoroczne obchody Święta Szkoły potrwają 2 dni. Nasze dzisiejsze spotkanie odbędzie się według następującego programu. Na początek oczywiście historia naszej szkoły i czasów, w której się rozwijała. Następnie uroczyste przyrzeczenie uczniów orszy, po którym nastąpi krótka przerwa. Po przerwie uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego przeniosą nas do świata Agnieszki Osieckiej i nie tylko. W dniu jutrzejszym zapraszamy szanownych gości w progi naszej placówki. O godzinie 14 odbędzie się uroczysta msza święta polowa. Później będzie można zwiedzić szkołę, obejrzeć przygotowane wystawy o różnej tematyce, wypić kawę, a na zakończenie zaprosimy Państwa na koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu uczniów szkoły oraz męskiego chóru Echo. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność do hymnu państwowego. Zajęcie miejsc. O zabranie głosu proszę pana dyrektora. Szanowni Państwo, w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz własnym z radością i wzruszeniem witam wszystkich Państwa, którzy uczynili nam honor, przyjmując nasze zaproszenie i będziecie Państwo w dniu dzisiejszym z nami. Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w przeróżnych językach. W języku miłości, wiary, doświadczenia, historii i wspomnień. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości, dlatego jubileusz szkoły jest wyjątkową okazją do wspomnień. Z drugiej strony, cechą znamienną jubileuszy jest szokujące i nagłe uzmysłowienie sobie bezlitośnie szybko upływającego czasu. Muszę Państwu wyznać, że dla gospodarza nie ma większej satysfakcji niż widzieć dom wypełniony zacnymi i przyjaznymi gośćmi. Pozwólcie, że powitam Państwa. Serdecznie pragnę powitać władze gminne i powiatowe, pana wójta gminy Grudziądz, Jana Tesmera, pana przewodniczącego Rady Powiatu Jerzego Wołoszyna, panią przewodniczącą Rady Gminy Hannę Guzowską, panią sekretarz Urzędu Gminy w Grudziądzu, panią Danutę Dulską. Serdecznie witam przedstawiciela kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, panią wizytator Lucynę Górską. W sposób wyjątkowy chciałbym powitać gości z Warszawy,
w osobach dzieci naszego patrona, panią Annę Trojanowską i pana Witolda Broniewskiego z małżonką. Którzy od kilku lat są naszymi przyjaciółmi. W nieoceniony sposób przybliżyli nam postać Stanisława Broniewskiego, dla nas orszy. W trakcie kolejnych spotkań, ukazując nam różne, dla nas dotąd nieznane, pozaksiążkowe dowody wielkości i prawdziwości życia swojego ojca, nie tylko jako bohatera, ale jako człowieka. Bardzo cenimy tę przyjaźń i bardzo cieszymy się z Państwa przyjazdem. Witam dostojnego i długoletniego księdza proboszcza Sarnowskiej parafii, Jerzego Pawłowskiego. Witam żołnierzy Światowego Związku Armii Krajowej na czele z panem porucznikiem Pawłem Puchalskim. W tym miejscu chciałbym serdecznie powitać panią Jadwigę Chomicz, żonę naszego serdecznego przyjaciela szkoły, żołnierza Armii Krajowej, świętej pamięci pana Franciszka Chomicza. Cieszę się z obecności pana kierownika referatu oświaty Urzędu Gminy w Grudziądzu, pana Bogdana Drozdowskiego, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pana Andrzeja Jankę. Witam bardzo mi drogie koleżanki i kolegów dyrektorów szkół gminy Grudziądz. Pragnę powitać radnych powiatu i gminy oraz obecnych sołtysów z naszych sołectw, z Wałdowa Szlacheckiego i Białego Boru. Z głębokim wzruszeniem witam szanownych dyrektorów, nauczycieli, pracowników oraz absolwentów wałdowskiej szkoły, którzy tworzyli jej historię, zapisując w jej murach także swoją historię, swojego życia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w tym miejscu panią dyrektor Wioletę Kotowską, pana dyrektora Henryka Jędrzejewskiego oraz mojego poprzednika, obecnie dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Grudziądzu, Krzysztofa Maliszewskiego. Nie sposób nie przypomnieć w tym miejscu tych dyrektorów, których nie ma wśród nas. Jeszcze wtedy nie dyrektora, kierownika szkoły, która mieściła się w obiekcie dzisiejszego przedszkola, świętej pamięci Franciszka Rudnickiego oraz dyrektorów Cyryla Głowińskiego i Czesława Nowaka. Historia zatoczyła koło, ale historia to nie tylko wczoraj. Dzieje się dziś, toczy się jutro, dla następnych pokoleń. Pokoleniowość. Czym jest? Między innymi naszym dzisiejszym spotkaniem. Jednak szkoła najbardziej kojarzy się z młodością, bo wszyscy w niej młodniejemy. Młodość to pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełnić pracą, prawdą i miłością. No i tak wreszcie mogę powitać moich nauczycieli, moich obecnych rodziców i moich drogich uczniów, którzy tworzą dzisiejszy dzień wałdowskiej szkoły. Witam Was bardzo serdecznie. Pragnę wszystkim Państwu życzyć miłej i niepowtarzalnej atmosfery wzruszeń, które utrwalą ten czas głęboko w naszych sercach. Niech ten jubileusz będzie okazją do spotkań i rozmów absolwentów z nauczycielami, wychowawcami, zwiedzania szkoły, byście mogli z nostalgią powrócić do czasów szkolnych. Bardzo dziękuję. Choć lata mijają, wciąż żyje ta szkoła, w której wspomnień nadeszła dziś pora. Czy pomyśli o niej czasem, przeszłość przywoła, młodzież do żartów skora? Czas śmignął galopem w tej szkole,
w teczkach, zeszytach, wyszkolne mole, jesiemy tych lat 50, co z tych lat w głowach zostało, a w oczach, a w sercu, co się dziś mieści, chyba niemało, niemało. Trojaki jest krok czasu, przyjaciele moi, zwolna nadciąga przyszłość opieszała, czas zaś obecny ucieka jak strzała, a przeszłość wiecznie nieruchoma stoi. Jak mówił poeta, czas obecny ucieka jak strzała. Spróbujmy więc natrzymać go na chwilę i cofnijmy się w przeszłość. Z waldorfską szkołą związane są losy naszych dziadków, rodziców i starszego rodzeństwa. Nie zawsze wyglądała ona pięknie i kolorowo, ale zawsze była to polska szkoła. Mimo że szara mgła stopniowo przesłania lata dziecięce, to jednak uczniowie tej szkoły często powracają myślą do chwil wspólnie tu spędzonych. Myślą powracam w lata najsłodsze, gdy świat był jasny jak przebudzenie, a kwaśne jabłka były najsłodsze. I winy były w małych zuchwalcach, ale nie tknął ich ślad błota, a atramentu ślady na palcach były jedynym brudem żywota. Pięćdziesiąt lat to szmat czasu. Zmieniały się warunki życia, pracy. Zmieniały się ustroje, zmieniali się ludzie. Różne były oblicza waldorfskiej szkoły. Ważne jest to, że pokolenia młodych ludzi właśnie w niej przeżywały radość sukcesów czy gorycz porażek. Tu ukończyli pewien etap życia i wchodzili coraz bardziej w dojrzałe życie. Życie, które stawiało przed nimi nowe zadania. Przeszłość należy znać i szanować. Dlatego tak w uroczystym dniu przypominamy najważniejsze wydarzenia z historii naszej szkoły. Obchodzimy dziś 50. rocznicę istnienia naszej szkoły, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to rocznica oddania do użytku obecnej siedziby szkoły. Natomiast placówka edukacyjna w Waldowie Szlacheckim istniała już znacznie wcześniej. Podczas działań wojennych zaginęły wszystkie księgi urzędowe tutejszej szkoły. Tym zdaniem rozpoczyna się kronika szkolna, prowadzona od 1 kwietnia 1945 roku. To stwierdzenie poświadcza, że szkoła w Waldowie Szlacheckim istniała już przed II wojną światową. Pierwszych kilka zdań wspomnianej powojennej kroniki szkolnej poświęconej krótkiemu opisowi losu mieszkańców wsi w latach II wojny światowej. Po wojnie edukacja we wsi rozpoczęła się w kwietniu 1945 roku w przedwojennym budynku szkoły. Obecnie jest to siedziba waldowskiego przedszkola. W tym miesiącu pracę w szkole podjął nauczyciel Jan Bruski. Budynek szkolny pozostawiał wiele do życzenia. Brak było zupełnie sprzętów, szyb w oknach, zamków w drzwiach. Piece były niezdatne do użycia. Mimo tych wszystkich braków natychmiast po przybyciu nauczyciela rozpoczęto pracę przygotowujące do otwarcia szkoły. Sołtys gromady, skąd mógł, przywoził ławy i stoły. Budynek szkolny i boisko zostało gruntownie posprzątane. 15 kwietnia 1945 roku po raz pierwszy odezwał się dzwonek wzywający dzieci do nauki. Z tej okazji odbyła się uroczystość, podczas której po wielu latach odmówiono polskie modlitwy i odśpiewano polskie pieśni religijne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Chwalcie łąki umajone, góry do U
8 maja 1945 roku na wieść o zakończeniu wojny po raz pierwszy odśpiewano w szkole polski hymn państwowy. Z końcem roku szkolnego przybyła do szkoły druga nauczycielka, pani Halina Głorzewska. W kolejnym roku szkolnym naukę podjęto w klasach 1-5. Kilka dni później do szkoły przybyła pani Maria Słaby, która objęła kierownictwo szkoły. W pierwszych latach do szkoły uczęszczali uczniowie tylko z Wałdowa Szlacheckiego. We wsiach Biały Bór i Błędowo istniały osobne placówki. Nauka w szkole odbywała się w 5 lub 6 oddziałach, w zależności od naboru. Dalszą naukę na poziomie podstawowym dzieci kontynuowały w szkołach zbiorczych w pobliskiej Rudzie, Płąchawach lub Grudziądzu. Z dniem 1 sierpnia 1954 roku zmieniło się kierownictwo szkoły. Prowadzeniem szkoły zajął się pan Franciszek Rudnicki. W roku szkolnym 56-57 została uruchomiona klasa 6, do której uczęszczały dzieci z Wałdowa Szlacheckiego oraz sąsiedniej wsi Biały Bór. Szkoła wzbogaciła się również o 3 siłę nauczycielską. W związku ze zmianami politycznymi, które nastąpiły w Polsce w roku 1956, rodzice wyrazili chęć, by wprowadzono nauczanie religii w szkole. Wydział Oświaty wyraził zgodę na nauczanie religii w wymiarze 5 godzin tygodniowo dla całej szkoły. We wrześniu 1957 roku uruchomiona została klasa 7, do której uczęszczały dzieci z Wałdowa Szlacheckiego i Białego Boru. W tym roku podjęła pracę w szkole kolejna nauczycielka. Mimo trudnych warunków pracy, w latach 50. nauka przebiegała bez zakłóceń. Uczniowie przygotowywali przedstawienia. W szkole rozbrzmiewały piosenki. W lutym 1958 roku rozpoczęła się budowa nowego budynku szkoły dla potrzeb Wałdowa Szlacheckiego i Białego Boru. W kosztach budowy partycypowali zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. Celem zdobycia funduszów na budowę szkół podstawowych utworzono w kraju Ogólnopolski Komitet Budowy Szkół, a za nim wojewódzkie i powiatowe komitety budowy szkół. W Wałdowie Szlacheckim Szkolne Koło Społecznego Funduszu Budowy Szkół zostało zawiązane 7 września 1958 roku. Należeli do niego wszyscy uczniowie. W ciągu roku szkolnego zebrano sumę 1354 zł, co stanowiło wpłatę 15 zł i 92 zł groszy na każdego ucznia. Kolejny krok w tym kierunku poczynili rodzice uczniów. I już 7 lutego 1959 roku powstało Rodzicielskie Koło SFBS. Rodzice zebrali kwotę 438 zł. Nową szkołę oddano do użytku w dniu 22 lipca 1959 roku. W tym dniu kierownictwo szkoły przejął pan Cyryl Głowiński. W dniu 22 lipca 1959 roku została oddana do użytku nowa szkoła.
Nowa szkoła to piękny gmach posiadających 5 dużych izb lekcyjnych, pracownię dla chłopców i dziewcząt, salę gimnastyczną, bibliotekę, 2 szatnie, kuchnię, pokój nauczycielski oraz 2 mieszkania nauczycielskie. Oddania szkoły dokonał przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej, obywatel Czerepowicki Henryk. Stroną przejmującą był kierownik szkoły, obywatel Głowiński Cyryl. Po wręczeniu kluczy zebrane na uroczystości społeczeństwo zwiedziło szkołę. W części końcowej odbyła się wspólna kawa dla budowniczych nowej szkoły, władz szkolnych i powiatowych. Hej, radością oczy błyszczą i szczęścia czoła zdobi. Nadchodzi bowiem nowa epoka. Nowej szkoły otwieramy wrota. Otwierajcie na oścież szkoły naszej wrota. Jak skrzydła motyla, radosny tryska w niebo, stubarwna kolumna, duch nasz wyzwolony z trosk niepewności. Niech nam śni szczęście dzisiaj, bo triumf zagościł i serca biją wzruszenia rytmem. Otwierajcie na oścież wrota młodej wiośnie, a duch wam zolbrzymiały pod niebo urośnie. Jak orzeł zbudzony światłem, nad chmury wybierze. Lenistwo, nudę, postępek, niech każdy przed progiem omiata, bo tu, wieszcie na przybytek, ojczyzna, nauka i cnota. I każdy, kto w naszym będzie gronie, wśród pracy czy wśród zabawy, czy przy książce, czy w sławy koronie, niechaj pamięta szkolne ustawy. Niech w każdej chwili szkolnego żywota na myśli mu stają ojczyzna, nauka i cnota. W czerwcu następnego roku mury szkolne opuścili pierwsi absolwenci nowej szkoły. Po kilku latach, z dniem 1 września 1964 roku, kierownikiem szkoły został pan Czesław Nowak. W roku szkolnym 1965-66 mury szkolne opuścili uczniowie, którzy rozpoczynali naukę jako pierwszoklasiści w nowym budynku szkolnym. Uczniowie z tego rocznika byli ostatnimi, którzy kończyli 7-klasową szkołę podstawową, bowiem w roku szkolnym 1966-67 nastąpiła ważna zmiana organizacyjna w oświacie. Szkoła podstawowa stała się szkołą 8-letnią. W szkole podstawowej w Wołdewie Szlacheckim pierwsza klasa 8 liczyła 6 uczniów. Przed nauczycielami stanął nowy problem. Brak lektur, pomocy dydaktycznych. Czynili jednak starania, by uczniowie zdobywali wiedzę na możliwie najwyższym poziomie. Już od pierwszych powojennych lat do harmonogramu pracy szkolnej weszły różnorodne uroczystości, akademie i obchody, związane ze świętami państwowymi lub tradycjami narodowymi. Święto Górnika, zabawy związane z Dniem Świętego Mikołaja, choinka noworoczna, Święto Kobiet, Święto Lasu, Dzień Matki, Dni Oświaty, Książki i Prasy, Święto Morza, a jednym z najważniejszych wówczas świąt było Święto Pracy. W przeddzień w oknach pojawiały się wycięte z kartonów białe gołębie, a uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali akademię i obowiązkowo brali udział w pochodach pierwszomajowych.
temat jak rzeka, miejsce świat, cel szczęście, wróg kapitalizm. Myśmy widzieli świat spoza krat. Kraty pękły od młota ze stali, my pójdziemy 1 maja ulicami stolicy tego świata. Będziemy trzymali się za ręce, my przyjmiemy jak każdego jak brata. Pokój, pokój, pokój narodom, braterstwo dla wszystkich raz. Przyszłość 1-majowym pochodem, wyżej sztandarów las. W połowie marca 1973 roku na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego zapadła decyzja w sprawie budowy 4-rodzinnego domu nauczyciela. Budowniczymi domu nauczyciela zostali uczniowie zasadniczej szkoły budowlanej w Grudziądzu. Część prac została wykonana w czynie społecznym, do którego włączyli się nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Budowa została ukończona w roku szkolnym 1974-75. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1974-75 nastąpiło 23 sierpnia. Rok szkolny rozpoczął nowy dyrektor szkoły, Henryk Jędrzejewski. Sierpniowa data rozpoczęcia zajęć szkolnych obowiązywała przez 3 lata. Później powrócono do tradycyjnej daty 1 września. Z dniem 1 września 1975 roku wszedł w życie kodeks ucznia, wydany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz Główną Kwaterę ZHP. Od tego dnia każda szkoła miała obowiązek realizować w swoim systemie wychowawczym założenia tego kodeksu. Jedną z ważniejszych organizacji działających w szkole był Związek Harcerstwa Polskiego. W roku szkolnym 1977-78 dyrektorem szkoły została pani Krystyna Gerke. W roku 1980-81 pan Czesław Nowak. A w roku 1984-85 pani Wioletta Kotowska. Przez wiele lat pokoleniom 7-latków w pierwszej drodze do szkoły towarzyszył elementarz Mariana Falskiego. Zdanie Ala Makota na pewno pozostało w pamięci wszystkich pierwszoklasistów. Starsze pokolenie do dziś pamięta wierszyki o płynącej, wijącej się rzeczce, o kotku, który miał, czy o murzynku Bambo. Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, psoci, figluje, to jego praca. Aż mama krzyczy, Bambo łobuzie, a Bambo czarną nadyma buzię. Mama powiada, napij się mleka, a on na drzewo mamie ucieka. Mama powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopiec tego murzynka.
Szkoda, że Bambo, czarny, wesoły, nie chodzi razem z nami do szkoły. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły, stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, Wacpan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł, wolność Tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk, zamknięto, spogląda przez dziurę. I widzi, cóż tam, cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co, Wacpan, robisz? Ryby sobie łowię. Ależ mos, panie, mnie kapie po głowie. A Paweł na to, wolność Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie. Począwszy od lat 50. dzieci od klasy 5 do 8 uczyły się obowiązkowo języka rosyjskiego. Na korytarzach słychać było uczniów powtarzających słowa wiersza. Krutymi tropinkami w góry, dal bystrych i midlennych riek, minuja balszyje azjura, wiesioły szegał ciała wiek. Cietyr nastat let jemu była i niosą darożny miszok, a w nią pałatujące i myło, i biały zubnoj paraszok. Znakiem tych czasów były osobliwe rocznice, które musiały być uroczyście obchodzone. Rocznica urodzin Włodzimierza Lenina, rocznica rewolucji październikowej. Śpiewano rosyjskie piosenki. Uczniowie, jak to uczniowie, na lekcjach poprawni, a w czasie przerw na korytarzach szkolnych powtarzali zabawne wierszyki i śpiewali przekorne piosenki. Ja lubię szkołę i nauczanie, nauczycieli ja lubię też, lecz nade wszystko ja lubię jazz. Cieszyłabym się, by w tej chwili jazz jako lekcję zaprowadzili. Byłaby lekcja prawdziwy szał. A na cenzurce piątkę bym miał. A tak to mam dwoje z botaniki. Złapałem pałę z matematyki i na fizykę nie liczę też. Nie moja wina, to winien jazz. Nauki już wygasła, bo miłość rozszalała się. Jak dobrze nam,
W roku szkolnym 1981-82 do szkoły wprowadzono szereg zmian programowych. Zaczął obowiązywać 5-dniowy tydzień pracy szkoły. Sobota stała się dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. W związku z tym władze rządowe zarządziły przerwę w nauce od dnia 14 grudnia 81 do 3 stycznia 82. 5 stycznia odbył się apel w szkole. Dyrektor szkoły omówił zagadnienie podstaw prawnych, a także ograniczenia i zakazy obowiązujące w okresie trwania stanu wojennego. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwi mur ognewych miast, zepikaj rany kołam pat, a mury runą i pożywią stary świat. Wyrwi mur ognewych miast, zepikaj rany kołam pat, a mury runą i pożywią stary świat. Mimo że stan wojenny trwał, nauczyciele realizowali program, a uczniowie żyli szkolną codziennością. Z inicjatywy samorządu szkolnego 22 marca 1982 roku po raz pierwszy w szkole odbyła się uroczystość związana z powitaniem wiosny. Uczniowie wszystkich klas w towarzystwie nauczycieli udali się nad rzeczkę Młynówkę. W czasie przemarszu przez wieś dzieci śpiewały znane piosenki o wiośnie. Nad Młynówką rozpalono ognisko, przy którym odbyły się tańce, śpiewy oraz występ zespołu flecistów. Akcentem końcowym święta było topienie marzanny. Święto wiosny weszło od tego roku na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Yeah.
Już od lat 50. w szkole istniały zespoły artystyczne, czy to śpiewające, czy to tańczące. Od tamtej pory nasi uczniowie uczestniczą we wszelkiego rodzaju konkursach i przeglądach muzycznych, często zajmując wysokie lokaty. W roku szkolnym 1990-91 stanowisko dyrektora objął były uczeń szkoły podstawowej w Wałdowie Szlacheckim, dotychczasowy nauczyciel tej szkoły, pan Krzysztof Majszewski. Również w tym roku, po wieloletniej przerwie, wprowadzono z powrotem do szkoły nauczanie religii. Obowiązek ten został powierzony księdzu proboszczowi z parafii w Sernowie, Jerzemu Pawłowskiemu. Od roku 1995-96 rozpoczęła w szkole pracę katechetka. Od 1990 roku wprowadzono do szkoły kilka sympatycznych zwyczajów. Jednym z nich był coroczny konkurs pod nazwą Najpiękniejszy strojek świąteczny. Początkowo strojki były wykonywane klasowo.
Później pozostawiono uczniom dowolność w doborze grupy wykonawczej. Innym zwyczajem było organizowanie jasełek wigilijnych. Do tradycji szkoły wszedł zwyczaj, iż ostatni dzień nauki przed świętami Bożego Narodzenia jest dniem uroczystym, wypełnionym powagą, zadumą, ale też i radością z okazji świąt i zbliżającego się nowego roku. Kolejnym zwyczajem szkolnym przez kilka następnych lat stało się organizowanie szkolnego przeglądu form artystycznych, który odbywał się w ostatni piątek przed feriami zimowymi w porze popołudniowej. Później często poszczególne klasy czy grupy uczniowskie przygotowywały przedstawienia lub inscenizacje teatralne, które wystawiane były podczas różnych uroczystości szkolnych. A od 1997 roku na przeglądach form artystycznych szkół gminy Grudziądz odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku. Sprzątanie świata to nazwa międzynarodowej kampanii odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Uczestniczą w niej członkowie organizacji ekologicznych, ochotnicy, harcerze, a przede wszystkim młodzież szkolna. Oczywiście nas również w niej nie zabrakło. 12 czerwca 1997 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszym gminnym pikniku ekologicznym. Głównym punktem programu był marsz na orientację przez las połączony z wykonywaniem różnych zadań w punktach kontrolnych. Reprezentacja naszej szkoły rokrocznie bierze udział w piknikach ekologicznych, nierzadko zdobywając nagrody. Wiosną 96 roku nastąpiło inne bardzo ważne wydarzenie. Rozpoczęła się rozbudowa budynku szkoły. Po kilkuletnich staraniach dyrektora, pana Krzysztofa Maliszewskiego, wreszcie ruszyły prace budowlane. Przy okazji dokonano remontu starej części budynku szkoły. W nowej części budynku szkolnego zostało umieszczone dwie pracownie, biblioteka, szatnie. Odmieniona szkoła została oddana do użytku 1 września 1998 roku. Lata 90. to w oświacie czas wielkich przemian. We współczesnej szkole na pierwsze miejsce wysuwa się kwestia wychowania młodego człowieka. Szkoła przygotowuje więc ucznia do życia w coraz bardziej skomplikowanym świecie. Kształtuje właściwy stosunek do tradycji, pomaga w samokształceniu. Zmieniają się podręczniki, lektury, treści nauczania i metody pracy. Na rynku księgarskim pojawiają się podręczniki różnych wydawnictw. Nauczyciele mają problem z wyborem najbardziej odpowiedniego, a rodzice narzekają na ceny. Czy jeszcze pamiętasz, Janino, ten barwny elementarz? Tu as
z Alą. A tam Ula idzie do przedszkola. Zmieniły się czasy, Janino. Kto odpowiedź da, czy można tak bez smyczy prowadzić psa? A może on jest wściekły? Któż z nas to wie? Więc odwróć kartkę, Janino. I nie czytaj już o wściekłym psie. Pamiętam. Czy jeszcze pamiętasz barwny elementarz? I tę rzeczkę, jak niteczkę błękitną wstążeczkę. Zmieniły się czasy i wyobrażenia. Dziś plamka malutka w ocean się zmienia. Regulować rzeczki? Co to komu szkodzi? Odwróć kartkę, aby w klasie nie było powodzi. Czy jeszcze pamiętasz barwny elementarz? Murzynek koleżka gdzieś w Afryce mieszka. Zmieniły się czasy i w gaju palmowym Bambo kończy właśnie kurs komputerowy. Czy jeszcze pamiętasz barwny elementarz, a w nim kotek miał czy miał, bo troszeczkę mleczka chciał? Zmieniły się czasy oraz apetyty. Dziś kot pałaszuje, łyska znakomity. Czy jeszcze pamiętasz barwny elementarz? Pomyśl o nim chociaż chwilkę, bo w nim pierwszych wzruszeń tyle. Świat się ciągle zmienia. Kto z was wie dlaczego? Śpi twardo na półce podręcznik Falskiego. Kolejna zmiana dyrektora szkoły nastąpiła w roku szkolnym 1997-98. W styczniu odszedł dotychczasowy dyrektor, a jego obowiązki przejęła nauczycielka szkoły, pani Irena Plit. Po konkursie, który odbył się latem 1998 roku, dyrektorem szkoły został pan Krzysztof Sulerzycki. Uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga! Do szkoły zawitała reforma systemu edukacji. Wprowadziła nowe rozwiązania prawne, organizacyjne i programowe. Dostosowując edukację do okresów rozwojowych dziecka, wprowadziła ustrój trójstopniowy, na który składa się 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna. Od teraz uczniowie szkoły podstawowej w klasach 1-3 są poddawani kształtowaniu zintegrowanemu, zaś starsi w klasach 4-6 nauczaniu blokowemu ze ścieżkami edukacyjnymi o treściach wychowawczych. W związku z wprowadzoną reformą w roku szkolnym 98-99, a także w następnym, wystąpiła niezwykła sytuacja. Absolwentami szkoły podstawowej byli zarówno uczniowie klasy 6, jak i uczniowie klasy 8, przy czym kończący klasę 6 nadal pozostawali na miejscu, ponieważ w Wałdowie Szlacheckim w budynku szkoły podstawowej powstało gimnazjum nr 3. W czerwcu 2000 roku odchodzą ze szkoły ostatni absolwenci klasy 8, zaś w czerwcu 2002 pierwsi absolwenci gimnazjum. Obydwie placówki zostały połączone w zespół szkół w roku szkolnym 2002-2003. Wraz z reformą wchodzi do szkoły badanie wyników uczniów sprawdzianym w klasie 6 oraz egzaminy w klasie 3 gimnazjum. Po raz pierwszy uczniowie pisali egzaminy w 2002 roku. W roku szkolnym 1999-2000 w naszej szkole uczniowie rozpoczęli naukę języka angielskiego, który stał się obowiązkowym przedmiotem nauczania zamiast języka rosyjskiego.
1999 zaczyna wychodzić gazeta szkolna Dzwonek. Redagują ją uczniowie gimnazjum. 3 lata później pojawia się w szkole kolejna gazetka Smyk, redagowana przez uczniów najmłodszych. Od września 2003 roku obydwie publikowane są również w formie elektronicznej, jako część witryny szkolnej, która powstała wiosną 2002 roku. W drugim semestrze roku szkolnego 2000-2001 została uruchomiona pierwsza pracownia komputerowa w szkole. Jej wyposażenie stanowiło 10 komputerów, z czego połowę zakupili rodzice, którzy zebrali fundusze, organizując zbiórkę pieniędzy we wsi. W roku 2007 szkoła otrzymała wyposażenie pracowni w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Pracownie komputerowe dla szkół. Nie tylko komputery zafundowali szkole rodzice. W 2006 roku rodzice sfinansowali czy to żywą gotówką, czy też nakładem własnej pracy, modernizację boiska szkolnego. Z kolei w 2007 roku finansowana przez Urząd Gminy Grudziądz powstała szkolna stołówka. Podawane są w niej obiady, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły. Od pierwszych lat istnienia w tradycji szkoły jest organizowanie corocznych wycieczek szkolnych. W ciągu każdego roku szkolnego dzieci wyjeżdżają przynajmniej na jedną wycieczkę zamiejscową, natomiast wycieczki po okolicy są na porządku dziennym. Mają one służyć poznawaniu ciekawych miejsc i ich historii, integracji uczniów i nauczycieli oraz wypoczynkowi po pracowitym roku szkolnym. Począwszy od roku szkolnego 1998-99, w szkole powstała tradycja wspólnych wyjazdów wszystkich uczniów i pracowników szkoły oraz chętnych rodziców. Po kilku latach, ze względów organizacyjnych, wyjazdy zaczęły odbywać się w mniejszych grupach. Warto też wspomnieć o prężnie działającym od kilku już lat szkolnym kole krajoznawczym turystycznym Tramp. Chętni na pierwsze wędrówki uczniowie pod opieką nauczycieli przeszli wiele kilometrów, zdobywając niejednokrotnie wyróżnienia, dyplomy i puchary. I tak dotarliśmy we wspomnieniach do czasów nam współczesnych. Dziś do naszej szkoły uczęszcza 196 uczniów, w tym 26 do oddziału zerowego. Zatrudnionych jest 16 nauczycieli i 6 pracowników. Nasza szkoła uległa w ciągu tego półwiecza różnym przeobrażeniom i rozwijała się nadal dzięki tym wszystkim, którzy zapisani są w jej historii. W tym momencie nasze myśli skierujmy na chwilę ku tym, dzięki którym uczyliśmy się, którzy odcisnęli swój ślad na trwałe w sercach i umysłach kolejnych pokoleń uczniów. Dziękujemy nauczycielom wszystkim, którzy kiedykolwiek pracowali w naszej szkole. Niech czerpią radość z owoców swej pracy. Dziękujemy wszystkim pozostałym pracownikom szkoły, którzy zawsze dokładali starań, by szkoła sprawnie funkcjonowała, by było w niej czysto, ciepło i po prostu przyjemnie. Zapraszam na scenę do wspólnej fotografii wszystkich byłych dyrektorów szkoły, jak i również obecnego, a także byłych i obecnych nauczycieli oraz pracowników szkoły. Wszystkie dzieci i z gimnazjum w Starym Gronie.
Dziękujemy darczyńcom, dzięki którym mogliśmy realizować wymarzone zakupy dla potrzeb szkoły, jak również organizować dalekie wyjazdy turystyczne dla wszystkich uczniów. Dziękujemy rodzicom, a w szczególności członkom kolejnych komitetów rodzicielskich i późniejszych rad rodziców, którzy nie szczędzili czasu, pomysłowości, pracy na rzecz rozwoju naszej szkoły w różnorakich obszarach jej działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej. Do tej wyjątkowej fotografii chciałbym także zaprosić osobiście przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, czyli władze gminy i organu nadzorującego, panią wizytator, przedstawicieli byłych zarządów Komitetu Rodzicielskiego, Rady Rodziców, po prostu wszystkich tych, którzy darzą szkołę sympatią. Zapraszamy na scenę. Drodzy Państwo, każdy z Was był kiedyś uczniem, a wielu tu obecnych jest absolwentami naszej szkoły. Wszystkim dorosłym dedykujemy tę piosenkę. O zabranie głosu proszę pana dyrektora oraz zaproszonych gości. Ja w tej chwili już nie będę dużo opowiadał. Chciałbym tylko serdecznie tym młodym artystom, najmłodszym uczniom serdecznie podziękować za wytrwałość, za tak piękne chwile. Teraz poprosiłbym o zabranie głosu pana wójta Jana Tesmera. Panie
Panie dyrektorze, szanowni państwo. Pozwolą państwo, że z tak pięknego jubileuszu złożę gratulacje. 50 lat powstania szkoły w Wałdowie Szlacheckim. Składamy na ręce całej społeczności serdeczne życzenia i gratulacje. Dorobek waszej szkoły jest dobrem wspólnym i jej nauczycieli i powodem do uzasadnionej dumy dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Niechaj wybór nauki w tej szkole będzie gwarancją uzyskania solidnego wykształcenia otwierającego drogi do wymarzonych szkół, a potem udanych karier zawodowych. Życzymy dalszej, owocnej działalności dydaktycznej i wychowawczej. Podpisał pan wójt i moja skromna osoba. Szanowni państwo, jeżeli państwo powiedział poza tym oficjalnym adresem gratulacyjnym, chciałbym serdecznie podziękować za tą dzisiejszą piękną uroczystość. I co prawda młodzież, która nam tak pięknie jakby tą historię szkoły opowiedziała, niestety początków tej szkoły nie pamięta. Ale przy tym zdjęciu, które było jakby pamiątką okolicznościową, przyszła mi pewna refleksja, że na tym zdjęciu nie będzie już pary osób, które tą szkołę tworzyły. Obejmijmy ich również swoją pamięcią i podziękowaniem, bo myślę, że nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, czym jest szkoła. Generalnie szkoła jest jakby od strony uczniów biorąc początkiem nauki życia, przygotowania do dorosłości, ale jest również pewnym procesem, które dorosła społeczność bierze na siebie, aby to młode pokolenie jak najlepiej przygotować. Co do ważności szkoły w życiu społeczeństw, ludzi, rozwoju kultury, chyba nie ma żadnych wątpliwości. Rozwijają się te narody, które potrafią dobrze zorganizować procesy nauczania, procesy wychowania. Oczywiście w historii patrząc, różne były zakręty co do teorii i organizacji procesu wychowania, ale dzisiaj przy tej pięknej uroczystości skupmy się może na paru refleksjach. I tak od organu prowadzącego no by można zapytać, co organ robi w zakresie wychowania czy szkoły. Funkcjonuje w polskim języku wiele określeń na temat szkoły, w maksymach, przysłowiach, odnośnie czego się nauczy, a czego się nie nauczy, mały Jaś i duży Jan, ale również funkcjonuje pojęcie dawania szkoły. Czymżeż jest to dawanie szkoły? I pozwolę państwu, z Państwem podzielić się pewną refleksją. Odnośnie ważnego, chyba najważniejszego w naszej historii, czy jednego z najważniejszych wydarzeń naszej historii ostatniej. Słuchając kiedyś wspomnień kardynała Dziwisza na temat wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, kiedy stali na placu przed bazyliką i po ogłoszeniu wyboru wśród górali, mieszkańców Krakowa i gór, po ogłoszeniu zapadła chwila milczenia przed owacjami i jednemu z górali wyrwał się głos. Dali szkołę. Cóż to znaczy? No, dawanie szkoły ma różne konotacje znaczeniowe, bo czasem się kojarzy z czymś złym. Dawanie szkoły przez rodziców w sensie dobrym, ale i dawanie szkoły, czyli złego przykładu, też ma miejsce. Dawanie szkoły w tym znaczeniu, mi się wydaje, sprawdziło się najpiękniej.
bo tą szkołę, którą kardynałowie dali nam wszystkim, dali światu, dała nam wolność, ta szkoła dała możliwość dzisiaj cieszenia się tą wolnością i obchodzenia takich świąt. Starajmy się wszyscy tu zgromadzeni, rodzice, młodzież, nauczyciele, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych, żebyśmy zawsze starali się dawać dobrą szkołę, żeby tak się kończyła jak ta szkoła, o której wspomniałem. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie. Chciałbym poprosić panią wizytator Lucynę Górską. Kujawsko-pomorski kurator oświaty na dzisiejszą uroczystość zredagowała list gratulacyjny, który pozwolę sobie odczytać. Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalenia pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, rodzice i uczniowie Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim. Z okazji jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim składam serdeczne podziękowania wszystkim byłym i obecnym pracownikom, których oddanie i wysiłek przyczyniły się do sukcesu szkoły. Życzę, aby szkoła rozwijała się na miarę swoich marzeń i przez wiele następnych lat jak najlepiej służyła edukacji, stając się piękną wizytówką lokalnego środowiska i jego swoistą kroniką. Życzę dyrektorowi szkoły i nauczycielom spełnienia zamierzeń zawodowych, optymizmu, zdrowia i satysfakcji z poczynań we wszystkich dziedzinach życia oraz tego, aby trudy dnia codziennego nie zgasiły uśmiechu i życzliwości dla dziecka. Uczniom życzę, aby w atmosferze życzliwości i akceptacji uczyli się pokonywać trudności i zdobywać wiedzę i umiejętności pozwalające na osiągnięcie sukcesu w dalszej nauce i w życiu dorosłym. Podpisała Iwona Waszkiewicz. Ja naturalnie dołączam się do tych życzeń. Gratuluję serdecznie tej pięknej uroczystości. Tak jak powiedział pan wójt, gratuluję uczniom i nauczycielom, że mogliśmy przeżywać tak refleksyjne i sympatyczne chwile. I ze swojej strony życzę, aby cała społeczność szkoły w Wałdowie Szlacheckim żyła w zdrowiu, radości, wzajemnej życzliwości, szacunku i w wielu aspektach, rodzajach miłości i aby pan dyrektor długo ją jeszcze prowadził, a szkoła cieszyła się dużymi sukcesami zarówno dydaktycznymi, jak i wychowawczymi. Tego najserdeczniej życzę. Poproszę o zabranie głosu przedstawiciela Światowego Związku Armii Krajowej, pana Pawła Puchalskiego. Panie Wójcie, przedstawiciel powiatu, przede wszystkim chciałbym podziękować dyrektorowi Grunowalczyńskiemu i wszystkim tym, którzy zorganizowali tak wspaniałą uroczystość patriotyczną, którą przeżywamy właśnie dzisiaj i z tego powodu jestem wzruszony. Szanowni Państwo, chciałem przypomnieć kilka refleksji z naszego życia, naszej walki i z naszej współpracy z tą właśnie szkołą. Tym bardziej, że jestem właściwie współinicjatorem nadania tej szkole tak wspaniałego imienia Brunieckiego Orszy, żołnierza Armii Krajowej. Szanowni Państwo, kochana młodzieży, ponad 100 lat temu rozdarta przez zaborców ojczyzna była w niewoli. Pierwsze dwudziestolecie minionego wieku przyniosło wolność naszemu narodowi, a potem wrzesień 1939 rok. Blisko 6 lat walk
polskiego państwa podziemnego. Po raz drugi w ubiegłym stuleciu odzyskaliśmy wolność w czerwcu 1989 roku. Przekazaliśmy ją następnym po nas pokoleniom, jak nam przekazywali ojcowie. Strzeżcie jej jak źrenicy oka, tak jak myśmy to czynili, a w godzinie próby nie zawiedli. Następne po nas pokolenia mają szansę żyć w Europie bez wojen i granic, w demokracji. Szanowni Państwo, ostrzega nas papież Polak Jan Paweł II. Nie będzie jedności w kraju, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. I tego ducha musimy przekazywać młodzieży, by mogło żyć w świecie braterstwa i przyjaźni, gdzie starcze miejsce na słowo ojczyzna. Historia naszej ojczyzny, doświadczenia polskiego państwa podziemnego upoważniają nas, a nawet zobowiązują do ostrzegania przed pokusami manipulowania. Niejednokrotnie jesteśmy świadkami takiej manipulacji, na przykład manipulacją prawną historyczną dotyczącą genezą skutków II wojny światowej. Z czym jako naród wkraczamy w nowe tysiąclecie? Po latach wschodniego dyktatu odbiliśmy na zachód i zachłysnęliśmy się szumowiną brichtu, ogłupiani filmami, w których dominuje zbrodnia i przemoc. Doczekaliśmy się kilkunastoletnich groźnych przestępców. Szanowni Państwo, czas na otrzeźwienie. My, żołnierze Armii Krajowej, ostatni żołnierze II Rzeczypospolitej, po mnie rozkazu generała Niedźwiadka Leopolda Okulskiego i złożonej przysięgi, chcemy dalej służyć ojczyźnie, tak jak służył druh Bronisław Broniewski Orsza, patron szkoły w Wałdowie Szlacheckim, który obchodzimy dzisiaj 50-lecie założenia. Zadaniem weteranów jest upamiętnianie walki i męczeństwa. Przykładem jest zbudowanie wielu pomników w całym kraju, rozotaczanie opieką cmentarzy, tworzenie muzeum i inicjowanie prac konserwatorskich obiektów pamięci. Przekazywanie młodemu pokoleniu i społeczeństwu wiedzy o świadkach historii. Twierdzimy, że mimo sędziwego wieku weterani są nadal Polsce potrzebni. W tych zamierzeniach niejednokrotnie uciekamy się do wspomnień młodzieńczych związanych z polem i lasem. Walką tak niedawno naszym domem był las. Chronił nas, żywił, przyjmował na wieczny spoczynek. Nie ma wśród nas, którzy odeszli i tych, których zmógł wiek i choroby przykuły do łoża. Szanowni Państwo, bohaterowie tamtych dni muszą przypominać podstawowe prawdy, że służba publiczna ma być poświęceniem dla wspólnego dobra, że ojczyzna to rzecz święta, że młode pokolenie jest najwyższym narodowym skarbem, którego nie wolno zmarnować, a dochowanie wierności ojczystej tradycji, otaczanie czcią i honorami weteranów w imieniu żołnierzy Armii Krajowej. Dziękujemy Panu, Panie Dyrektorze, całemu gronu nauczycieli, młodzieży i społeczeństwu. Dziękuję za uwagę i za Waszą patriotyczną postawę. Drodzy Państwo, kochane dzieci, w tym uroczystym dniu wyrażam radość z tego, że dzieci nasze uczą się w szkole, która ma tak wspaniałe korzenie, nie tylko 50-letnie, z którego to powodu się dzisiaj spotkaliśmy, ale korzenie głębsze jeszcze, osadzone w tradycji narodowej i w tradycji chrześcijańskiej. Ufam, panie dyrektorze, drodzy nauczyciele, że dzieci wychowywane w tak wspaniałej atmosferze, przez tak wspaniałych ludzi, wyrosną na wspaniałych ludzi, którzy będą wiedzieli, jakie jest ich miejsce w świecie, jaka rola, jakie miejsce w świecie. Dziękuję serdecznie. Ja, jako była nauczycielka tutejszej szkoły, chciałam zadedykować wiersz dla narodu obecnym uczniom tej szkoły. Dla narodu od sinich Karpat aż do fal Bałtyku polskie granice wytyczył nam Bóg.
tu polskim słowem mówią ojce nasze i polski pacierz szepce każdy próg. Tu wsie i sioła, pałace i miasta. To polska praca, praca polskich rąk. W tej ziemię wsiąkał trud polskiego życia i krew w nią wsiąkała wśród bitew i mąk. Więc ty, o dziecię, myśl już o tym wcześnie, byś był narodu nieodrodny syn, by dla narodu i dla Polski całej była myśl twoja, twe życie, twój czyn. Dziękuję. W Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim pracowałam w latach 1964-1969. Usłyszałam tu już nazwiska moich uczniów, którzy teraz są nauczycielami, dyrektorami szkół i z tego powodu jest mi bardzo miło. Wspomnieniami z tego okresu mojej pracy podzielę się już w bardziej kameralnych warunkach, myślę, że jutro w szkole. Teraz chciałabym w imieniu, sądzę, wszystkich zaproszonych byłych nauczycieli podziękować panu dyrektorowi za trud odszukania nas, no i zaproszenia. Bardzo dziękujemy. Chcę też wyrazić swoje uczucia z dzisiejszej uroczystości. No, brakuje mi słów. Bardzo, bardzo podobała mi się ta uroczystość. Jako nauczyciel wiem, ile trudu kosztowało przygotowanie tej imprezy. No, nie do mnie należy dziękowanie, ale uśmiecham się w kierunku nauczycieli, ponieważ nauczycielem to pozostaje się do końca życia. Wierzcie mi państwo. Obecnie chciałabym w tej chwili panu dyrektorowi do kroniki taki maleńki wpisek złożyć. Z okazji pięknego jubileuszu 50-lecia szkoły proszę przyjąć słowa uznania wraz z życzeniami dalszego wszechstronnego rozwoju placówki. Niech ten szczególny moment będzie dla pana, całej Rady Pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły źródłem satysfakcji z osiągnięć i sukcesów oraz okazją do dalszego pomnażania dorobku szkoły, która nosi imię tak wspaniałego patrona Stanisława Broniewskiego Orszy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja może powiem, panie dyrektorze, słowami Janusza Korczaka. Każde dziecko chce być dobre. Jeżeli nie umie, wytłumacz. Jeżeli nie wie, pomóż. Pomyliłam, przepraszam. Każde dziecko chce być dobre. Jeżeli nie umie, naucz. Jeżeli nie wie, wytłumacz. Jeżeli nie może, pomóż. Na ręce pana dyrektora w imieniu własnym oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej w Grudziądzu składam gratulacje, życzę dalszych jubileuszy, satysfakcji i dalszej radości w wychowywaniu kolejnych pokoleń. W imieniu dyrektorów szkół gminy Grudziądz chciałabym złożyć na ręce naszego kolegi serdeczne życzenia dla całej społeczności szkolnej i pogratulować naprawdę tak wspaniałej imprezy i zapewnić, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc i współpracę. I pozwól, że teraz odczytam życzenia. Z okazji wspaniałego jubileuszu istnienia Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim, moc ciepłych słów i serdeczności kierujemy do tych, którzy przez ponad pół wieku tworzyli życzliwą i przyjazną atmosferę. Dla dyrektora, nauczycieli oraz pracowników szkoły spełnienia wszelkich zawodowych planów i oczekiwań oraz satysfakcji z wykonywanej pracy życzą dyrektorzy szkół gminy Grudziądz. Panie dyrektorze, grono pedagogiczne, społeczność uczniowska i sympatycy szkoły.
W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Grudziądz Gmina z okazji jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim przekazuję serdeczne wyrazy uznania i podziękowania za wielki wkład pracy i osobiste zaangażowanie w rozwój Waszej placówki. Proszę przyjąć także najszczersze życzenia zdrowia, realizacji wszystkich planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku, prezes Eufrozyna Karpus. Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, kochani uczniowie szkoły w Wałdowie, to chyba te okulary mi coś przeszkadzają, szczypią w oczy, ale człowiek czasami odgrywa wiele ról życiowych. Mi też przypadło kilka i to kilka naraz. Ze szkołą w Wałdowie, a co jest udokumentowane, jestem związany już od 49 lat. Mam więcej trochę, proszę powiedzieć. Jest to udokumentowane między innymi na zdjęciach, które oglądałem przed tym jubileuszem. W dniu dzisiejszym wracamy do tych odległych lat. Wspominamy wspaniałych ludzi. Są tutaj wśród nas nauczyciele, którzy uczyli mnie. Są również i ci, którzy przede mną się uczyli. Pamiętam, i to dostrzegłem, przynajmniej 5 osób z pierwszego rocznika, który skończył 7 klasę. Są to takie osoby, tutaj teraz przy tym świetle kiepsko widzę, ale jest pani Anna Przanowska, dawniej Rudnicka, pani Elżbieta Triankowska, dawniej, obecnie też Triankowska, jeszcze dopisany, dopisek jest Krasińska, pani Dominikowska Barbara, dawniej Murawska, jest tutaj moja siostra Henryka Maliszewska, obecnie Mańkowska, jest również pan Romek Kamiński. To chyba był ten pierwszy rocznik, który szkołę skończył. Przynajmniej mogę się mylić. Było wiele z tą szkołą wspaniałych chwil dla każdego z nas. I przy tej okazji chciałbym Państwu serdecznie podziękować, że mieliśmy okazję się spotkać, panu dyrektorowi. Również wspaniałą sprawą dla mnie była praca w tej szkole. Wspaniali ludzie, zawsze otwarci. To nie znaczy, że wszystko było dobrze, tak? Tam się wszystko bez piasku nie odbywało. No to tak nie można powiedzieć. No i był rok 90, kiedy z księdzem kanonikiem zaczynaliśmy pracę na różnych etapach, na różnych polach. No, przyszła budowa, trzeba było odejść. Obecnie pełnię inną rolę, inną funkcję. No i skorzystałem z tej okazji również i chciałbym na ręce pana dyrektora złożyć gratulacje. Dyrektor Zespołu Szkół imienia Stanisława Brońskiego Orszy w Wałdowie Szlacheckim. Uroczystość 50-lecia szkoły to moment szczególny. To również czas oceny dorobku i osiągnięcia placówki. To okazja do refleksji nad tym, co minęło i dniem jutrzejszym szkoły. Zespół Szkół posiada niekwestionowany dorobek dydaktyczno-wychowawczy. W tym ważnym dniu życzymy dalszego wspaniałego rozkwitu placówki, dalszych sukcesów, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Prosimy o przyjęcie wyrazów szacunku i uznania dla nauczycieli tych, którzy byli i tych, którzy są, za ich poświęcenie i pedagogiczny trud. Całej społeczności szkoły gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy kolejnych, dających powody do dumy i radości oraz wytrwałości w codziennych zmaganiach z rzeczywistością i pomyślności w życiu osobistym. Społeczność Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych Grudziądzu. Dziękuję. Panie dyrektorze, szanowni goście, szanowni koleżanki i koledzy z młodszych lat. Wałdowska szkoła obchodzi dzisiaj 50-lecie swojego istnienia. To jest ta, która jest na zdjęciu.
Ja, proszę Państwa, pochodzę z innego troszeczkę okresu, sprzed 50-lecia. To znaczy pozostało nas dwóch z tego okresu czasu. Pani Jarentowicz, która gdzieś tutaj jest na zdjęcie, zdążyła dojść. No i ja, Feliks Pulkowski, który uczył w starej szkole w latach 1956-58, bo potem zostałem porwany do czynnej służby wojskowej. Oczywiście po odbyciu służby wojskowej nie wróciłem już, ponieważ inspektor Herman z Wydziału Oświaty, przepraszam, przeniósł mnie wtedy do Świecia nad Osą. Wspomnienia wałdowskiej starej szkoły pozostały do dzisiaj. Pan kierownik Rudnicki, pani Rudnicka serdecznie przyjęli mnie i żywili, bo dawali mi obiad. A ja pracowałem w maleńkim pokoju, bez szafy, spałem na drewnianym łóżku, przy małym stoliku i naftowej lampie, bo prądu jeszcze w Wałdowie w tym czasie nie było. Nie będę wspominał dalej, bo może powspominamy sobie te czasy w bardziej może kameralnych warunkach, może jeszcze dzisiaj przy obiedzie i może jutro całe po obiedzie będziemy mieli czasu na takie wspomnienia. Ale jedno muszę powiedzieć i jedno muszę stanowczo podkreślić, że ta dzisiejsza uroczystość to coś wspaniałego. W swoim niemłodym już życiu byłem na wielu uroczystościach i wiele przeżyłem, ale takiej wspaniałej uroczystości w życiu nie oglądałem. Panie dyrektorze, szanowne obecne grono nauczycielskie, za to, żeście zrobili nam taką wspaniałą niespodziankę, serdecznie dziękuję. Wiecie co? Uroniłem też również przy tych wspominach trochę łezki. Serdecznie dziękuję. Ja chcę tylko powiedzieć, bardzo dziękuję za tak ciepłe, serdeczne słowa, że przed nami jeszcze naprawdę dużo przeżyć dla ducha, więc proszę nie roztrwaniać łez. Jeszcze wszystko przed nami. Ostatnia dekada w historii naszej szkoły zapisała się jako czas bogaty w poszukiwania, dyskusje, a także pracę związaną z wyborem patrona szkoły, który świadcząc prawdziwym i uczciwym życiem mógłby przekazać nam uczniom ponadczasowe wartości i ideały. Z takim natchnieniem wychowawczym zainicjował wspomniane działania nasz pan dyrektor Krzysztof Sulerzycki, który przyczynił się do zaprzyjaźnienia naszej szkoły z kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a tym samym do nawiązania kontaktu z Fundacją Państwa Knobel, która w 2002 roku ufundowała szkole Sztandar w ramach akcji 1000 Szkół AK. Ten uroczysty moment poprzedził wybór patrona szkoły, Stanisława Broniewskiego Orszy, naczelnika Szarych Szeregów, wielkiego wychowawcy młodzieży, postaci, która całe swoje życie poświęciła służbie ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Niestety, w tym uroczystym wydarzeniu, jakim było 25 maja 2002 roku, nadanie imienia szkole i przekazanie sztandaru nie uczestniczyli razem z nami dzieci naszego patrona, pani Anna Trojanowska i pan Witold Broniewski. Jednak właśnie dzięki panu Witoldowi, który sam zainteresował się małą szkołą z podgrudziąckiej miejscowości, noszącą imię jego ojca, i zechciał nawiązać z nami kontakt, równie wielkie święto szkoły przeżywaliśmy 4 lata później, w maju 2006 roku, kiedy nastąpiło nasze pierwsze niezapomniane spotkanie. Za to i kolejne warszawskie gorąco dziękujemy.
takich wzruszających chwil w kilkuletniej drodze poznawania sylwetki naszego patrona szkoły było już wiele. Swoistym dopełnieniem kultywowania przez naszą szkołę tradycji patriotycznych i pracy z patronem był w 2005 roku długo oczekiwany przez wszystkich wyjazd do Warszawy, w którym towarzyszył nam nasz nieodżałowany przyjaciel szkoły, prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK, świętej pamięci pan Franciszek Chomicz. To właśnie razem z nim po raz pierwszy odnaleźliśmy miejsce spoczynku orszy i przeżywaliśmy ogromne wzruszenie na widok skromnych, brzeżowych krzyży przy mogiłach tak wielkich ludzi, jakimi byli poza naszym patronem, między innymi autor i bohaterowie Kamieni na Szaniec. Wrześniowe wyjazdy na warszawskie powązki stały się szkolną tradycją. Składamy kwiaty i zapalamy znicze na bliskiej już nam mogile. Poezją i modlitwą podkreślamy naszą pamięć i podziw wierności pięknym ideałom. Jesteśmy wdzięczni, że w taki sposób nauczyciele zaszczepili w nas sentyment i potrzebę powrotu w te miejsca, gdzie można naprawdę wiele zrozumieć. Obiecujemy, że nie zapomnimy tych chwil i nie zatrzymamy ich tylko dla siebie. Począwszy od 2002 roku, czyli od dnia nadania szkole imienia, w maju odbywa się święto szkoły, podczas którego, zgodnie z realizowanym w naszej szkole programem wychowawczym, uczniowie klasy szóstej składają uroczyste przyrzeczenie uczniów orszy. Proszę o wyjście na scenę uczniów klasy szóstej oraz wychowawczyni tej klasy, panią Marlenę Wiśniewską. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy wystąp. Do hymnu szkoły. Uczniowie klasy szóstej, za chwilę złożycie przyrzeczenie uczniów orszy, o którego przyjęcie proszę pana Witolda Broniewskiego, syna patrona szkoły. Baczność. Do przyrzeczenia. Mam szczerą wolę. C.
całym życiem, ze wszystkich sił mego ducha, z całego serca, wykorzystując daną mi wiedzę, umiejętności i możliwości, dążyć do osiągnięcia najwyższych ideałów, takich jak miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń i braterstwo, wiara i nadzieja. Pragnę służyć Polsce, ojczyźnie moich przodków, o których honor, niepodległy byt, tradycje i kulturę walczyli czynem i słowem, którą otrzymałem w spadku jako bezcenną wartość mego pokolenia, którą z całym jej bogactwem duchowym i materialnym mam przekazać moim następcom. Chcę godnie reprezentować dobre imię swojej szkoły. Chcę działać zgodnie z kodeksem uczniów Orszy. Pragnę, by był on zawsze wskazówką mego postępowania, by decydował o zgodności moich myśli, słów i uczynków. Przyrzekamy! Po przyrzeczeniu spocznij. Dziękujemy bardzo panu Witoldowi Broniewskiemu. Uczniowie Orszy, wygłoście swój kodeks postępowania. Uczeń Orszy spełnia swoje obowiązki wynikające ze statutu szkoły. Szanuje godność i wolność drugiego człowieka. Zna i szanuje tradycje, kultywuje wartości. Nigdy nie kłamie, zasługuje na zaufanie, dotrzymuje słowa. Jest punktualny, jest pożyteczny. Jego praca służy zawsze jemu samemu lub społeczności, w której żyje. Każdemu służy pomocą, opieką, wsparciem, pocieszeniem. Postępuje po rycersku, jest dzielny, walczy z przejawami brutalności, nietolerancją. Jest uprzejmy i kulturalny, potrafi się odpowiednio zachować w każdej sytuacji. Dba o swój wygląd, kocha przyrodę, nie niszczy jej, przeciwdziała jej dewastacji. Jest posłuszny rodzicom, wierny rodzinnej tradycji. Jest zawsze pogodny, panuje nad swoimi emocjami. Jest czysty w myśli, mowie i uczynkach. Stara się być coraz lepszym. Proszę wszystkich o zajęcie miejsc. Ojczyzna to wielkie słowo. Pisało o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. Jedni sławili piękno i krajobrazu. Inni zachwycali się bohaterstwem ludu, niepowtarzalnością języka i kulturą. Ale wszyscy zgodnie chcieli i nadal pragną, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. Ojczyzna się zaczyna od tych pierwszych szlaków. Mozolnie przez pokoju długo sprzepełzany, od woni pierwszych kwiatów, pieśni pierwszych ptaków, od poznawania ludzi dotychczas nieznanych. Ojczyzna rośnie z tobą, nabiera kolorów, gdy poznajesz z nazwiska wszystkich na ulicy, gdy rozróżniasz miejscowe prawdy od pozorów, gdy już nie ma dla ciebie żadnej tajemnicy w tym, co ciebie otacza, gdy spokojnie wierzysz, że twoje miejsce jest właśnie tu, że należysz. Z pomiędzy szkolnych książek, zbrukanych okładek, dodajesz do ojczyzny, co przed tobą była. Wiesz już, czemu moskiewski mundur nosił dziadek? Wiesz, kto leży za lasem pod wielką mogiłą? Tak jak rosła w przestrzeni, teraz rośnie w czasie. Twa ojczyzna, twój obóz na ziemskim popasie. Losy ojczyzny nie były obojętne naszemu patronowi, Stanisławowi Broniewskiemu Orszy. Miłość do niej wyrażało jego całe życie.
zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem, postanowił całym życiem pełnić służbę. Gromadząc wokół siebie młodych ludzi, przekazywał im, że w tej walce liczą się najbardziej Bóg, honor i ojczyzna. Wszystkie wichry historii, ciemne chmury nad Polską są niczym w porównaniu z siłą patriotyzmu i polskości. Siła ducha, wiara w ideały, poświęcenie. To wartości, które nie przemijają, nie zależą od miejsca i czasu. Kocham Cię, Polsko, za Twą przeszłość sławną, którą przyniosły miecze Twe waleczne. Za chrobre dzieje, co minęły dawno, lecz będę w pieśni aż po czasy wieczne. Kocham Cię, Polsko, za wiek sztuki złote, światło kuźnicy i znicz Oświęcimia. Za miasta stare przepysznej urody, co kryją skarby, których czas nie zmieni. Kocham Cię, Polsko, za doliny, góry, burę kominy, miasta Twe wysokie, jasne obłoki i przelotne chmury, co czasem wchodzą w szyby naszych okien. Kocham Cię, Polsko, za przeszłość Twą jasną, drogę szczęśliwą aż przez pokolenia, za zdrową młodzież, co czci ziemię własną, za to, co trwałe i to, co się zmienia. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje Ci sił. Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok tańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. O słowo polskie, jesteś w ręki drżeniu, jesteś w połysku oka i w milczeniu. O słowo polskie, wielkie w tobie czary, boś się zrodziło z wiary i z ofiary, z krwi męczeńskiej wzdętej burzą fali, z wnętrzności wieszczów, co pieśnią płakali. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Proszę pana Witolda Broniewskiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, pozwólcie, że najpierw do tych młodych ludzi zwrócę się.
To bardzo ważne, poważne, ale i piękne, co w tej chwili przedstawiliście. To, co usłyszeliśmy. Tak samo jak ważne były słowa waszego przyrzeczenia. Te słowa przekazali wam starsi. To oni napisali ten tekst. Dlaczego? Myślę, że trzeba trochę przeżyć, żeby słowa w nich zawarte, te słowa, co do których przyrzekaliście, na tyle ocenić, że są bardzo ważne, że właśnie trzeba trochę przeżyć i wtedy je docenić. Dzisiaj jeszcze pewno jedno ze słów, które padło w przyrzeczeniu, a właściwie w kodeksie ucznia, brzmi sprawiedliwość. Bardzo często, mam nadzieję, że chyba nie mylę się, sami używacie tego słowa, a najczęściej prawdopodobnie w takim kontekście, gdy wam się coś nie podoba. To niesprawiedliwe. Wtedy nawet tupnąć nogą chce się. To nie jest tak łatwo być sprawiedliwym. Na to trzeba dużo doświadczenia i dużo przeżytych lat, żeby to docenić i móc powiedzieć tak naprawdę, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe. A to w waszym kodeksie już jest. Zawierzcie tym, którzy podsunęli wam to, że to jest naprawdę bardzo ważne. Ocenicie to później. Tam jest jeszcze jedno słowo, ważne słowo, prawda. I znowu to samo. Ta prawda jest bardzo cenna i ta prawda, o której będziecie później, po latach, walczyć, bo to jest walka, nie zawsze bronią i oby ją nigdy nie była, ale o prawdę zawsze trzeba walczyć i cenić, pielęgnować to, co jest prawdą. Jest słowo wolność. Ta wolność jest bardzo trudna, nie wspominając o tym, o czym wspominali państwo przedstawiciele Armii Krajowej, tak pięknie i bardzo emocjonalnie. To jest słowo, które nakazuje wam korzystać z wolności, ale pamiętać o tym, że ta wolność zawsze się kończy tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego, bo nie jesteśmy sami. Przykład z tego wiersza, który słyszeliśmy bardzo, nam wszystkim znany, Paweł i Gaweł, to nie jest akurat najlepszy przykład, jaka powinna być wolność, ale oczywiście to jest satyra, ten wiersz. I wreszcie, nie wszystkie wymienię, bo by było to za długo, ale przyjaźń i braterstwo. To jest bardzo ważne. Jest was 196 w tej chwili w szkole. Popatrzcie, jak liczna grupa absolwentów tej szkoły, nauczycieli, kilkunastu pokoleń, jest dzisiaj z wami i wypowiadając się, mówi, że powspominają te ich czasy, ta przyjaźń ich związała. Oni tu są. Życzę wam wszystkim, żebyście, kiedy dojrzejecie, kiedy będziecie dorośli, żebyście równie dobrze, pamiętając o tych waszych przyrzeczeniach, mogli powiedzieć: rzeczywiście, przyrzekałem i tego dotrzymałem. To nie będzie łatwe, ale zawsze można zacząć od nowa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za zaproszenie na tę uroczystość.
Gratulujemy tej uroczystości i gratulujemy waszemu wielkiemu zaangażowaniu. To jest dla nas wielka przyjemność i czujemy się wspólnie z wami jedną wielką rodziną. Dziękujemy bardzo panu Witoldowi Bronickiemu za te miłe słowa skierowane do naszych uczniów oraz do nas tutaj wszystkich obecnych. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność, poczet sztandarowy wstąpi. Spocznij. Proszę wszystkich o zajęcie miejsc. I tak przebiegliśmy 50, a nawet więcej lat, przypominając pokrótce kolejne karty tej żywej szkolnej księgi. Przez wszystkie lata swojej działalności szkoła w Wałdowie Szlacheckim była placówką bardzo prężnie działającą zarówno na niwie oświatowej, jak i w środowisku lokalnym. Większość wartościowych działań zadomowiła się na stałe w szkolnej tradycji. Jednak zawsze najbardziej liczyli się ci, którzy do tej szkoły uczęszczali, czyli jej uczniowie. Mieli i obecnie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, talentów, umysłów, osiągania sukcesów, tych ważnych i ważniejszych. 50 lat to piękna rocznica, ważna dla ucznia i dla rodzica, bo gdy z uśmiechem biegniesz do szkoły, to cały świat jest wokół wesoły. Nauczyciele nas nie rozpieszczają i wiele od nas wymagają. A każdy tutaj ucznia szanuje, otocza troską, serce nie żałuje. Tę uroczystość do szkoły święta każdy z obecnych niech zapamięta. Życzymy ci szkoło, nasza wspaniała, byś mądrych uczniów w świat wysyłała.